Siema, witajcie w nowym odcinku Trenuję, bo lubię. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego wąskie ustawienie w chwycie będzie lepsze, jeżeli chcecie osiągnąć takie figury jak podciągnięcie na jednej ręce, front lever czy muscle up. Jak zapewne wiecie, podczas robienia muscle upa powinniśmy wykonywać go w wąskim rozstawie ramion. Jeżeli zaczniecie robić to szeroko, hop, tutaj, zaczniecie mocno angażować swoje rotatory, one nie są przyzwyczajone do takich obciążeń i możecie ulec kontuzji. Dlatego muscle up to jest tak naprawdę wysokie podciągnięcie w wąskim chwycie, a dip to już jest wykończenie tej figury. Podciągnięcie na jednej ręce również wymusza pracę łokcia, który idzie blisko ciała. Hop, jest odzwierciedleniem tak naprawdę bardzo trudnego wąskiego podciągania. Oraz front lever zazwyczaj wykonujemy na szerokość ramion, również praca pleców jest przełożeniem tego, jak podciągamy się w wąskim chwycie. Dlatego nie zgapiajcie tego, co robią wszyscy na siłowniach, chwytają się jak najszerzej na łamanych drążkach, tylko jeżeli zależy Wam na figurach, podejdźcie do drążka, skupcie się na zakresie ruchu, nie tylko na tym, że broda ma iść ponad drążek i wykonajcie wąskie, wysokie podciągnięcia, takie jak te.